Piękna zima się zrobiła. Jeden but był... No przestań! Co? Sam się ubieraj. No ubieraj, kochanie, ty dasz radę, super. No, ale już się ubrałem. Tak. Słuchajcie, cześć wszyscy. Terpirik mamy tutaj. I... Co tam? Ile mnie zmuszała do ubierania. To ubieraj się. No. Buty. Ty już ubieraliśmy cię. Jest piękna zima. Piękna zima się zrobiła. Jest początek luty teraz. I zdałam sobie sprawę, że dawno nie było film, taki długi filmik, co lubicie bardzo. Ja nie wiem, wy oglądacie te filmy najbardziej, te długie filmiki. I dlaczego nie było długie filmiki? Dlatego, że mój komputer było zepsute i na naprawę prawie cały listopad. Długi część grudzień. Działało, później nie działało i to było naprawdę trudne i myślałam, że albo będę musiała zainwestować w nowym komputerze. Wow, co tutaj macie? Odbacza, jak otwierałaś? Tak. Bo co, bo klucz się zgubiło? Tak, a ja otworzyłam nożyczkami, bo to było bardzo słabe. A, i od... No a nie ruszaj. Twoja babcia Basia, to jest jej mama skrzynka, jej babcia ci dała to, tak? Tak, nic jej nie było potrzebne. A, i ty teraz masz te wszystkie skarby, super. Skarby! No to możecie się bawić skarbami i wy możecie się bawić oglądając długie filmiki. Przez to, że nie miałam komputer naprawione, to nie robiłam długich filmiki, bo to są bardzo... To są ciężkie do montowania. To są czasami 30 do 60 gigabajtów pliki. I no, potrzebuję porządny komputer. I podczas grudzień, jak nie było za bardzo filmów, niektórzy filmy montowałam na telefonie albo na Irka, na jego iPada. I takie montowanie to jest męczące. Więc teraz mam naprawiony komputer. To jest po angielsku, to jest po polsku. Trzymajmy kciuki, że jest naprawione. I teraz macie długie filmiki od listopad, od grudzień i styczeń. Będziecie mogli obejrzeć to, co robiliśmy. Pamiętacie, że listopad to są urodziny moje. To są urodziny Ine i też urodziny Ili, tylko że Ilia, on jest już starszy, on już nie chce, żebym ja nagrywała jego sprawy, więc ja go nie nagrywam za bardzo. Ale w listopadzie też było niespodziankę dla was. Robiłam premiera moje filmy, moje główne role, które grałam, robiłam do tego premiera i możecie to troszeczkę zobaczyć. Wszystko możecie teraz zobaczyć, nasze listopad. Zaczynamy z listopadem. I tak będzie się powiększać nasza piniata. Świetnie. Ale też mamy dużo różnych artystycznych rzeczy. Będziemy to też używać, taki stary... Ale czekaj, bo to... Ale nie jeszcze. Tutaj jeszcze zrobimy róg, jeszcze zrobimy oczy i to będzie jednorożec. Dobrze, super. Ina mówiła, co mówiła, że zrobimy vlog o czym? Jak zrobić piniotę. Jak zrobić piniotę. Nie? Nie. Te słodycze tam są do piniaty. Na razie nie otwieramy. Właśnie zastanawiałam się, bo możesz normalnie też kupić piniota na internecie. A myślę sobie, będzie tańszy na pewno, jak robimy sami. A ja 200 zł dzisiaj wydałam na składniki. I cukierki, i wszystkiego. Ale samo chyba to satysfakcja, jak coś robisz ręcznie. Jak coś zaczynasz z twoimi rękami tworzyć, to taki spokój przychodzi. I ostatnio zaczęłam też rysować. Kiedyś rysowałam dużo,
Dawno nie rysowałam. Po prostu ołówkami różne drzewo rysować, pokój, okna, owoce, jakieś różne kształty rysować. I zaczęłam jeszcze raz i to jest takie uspokajające, takie przyjemne. Czas bycia ze sobą. Nawet nie słucham audiobooki, po prostu sama siedzę i to jest bardzo fajne na regulację twój układ nerwowy, żeby wchodzić od razu w tym wyciszeniu. Jeżeli nie masz czasu na medytację, albo nie umiesz, nie wiesz co, no to nawet takie artystyczne rzeczy potrafią ci dać to taki przynieść ci do chwili obecnej. Po to jest medytacja, więc każdy może mieć swoje ścieżka do dołączenia do pełen świadomości w tym bycie tu i teraz. Tylko jak cokolwiek robisz, to robisz to 100%, całkowicie, tylko to, a nic innego. Co dostaliście? Nowe kuleczki dobrali, tak, super. No tak. No tak. O, jedzie. Biegamy. A gdzie idziemy dzisiaj? Poczekaj, zaraz wracamy do was, bo już słyszymy nasz pociąg. Idziemy do Opole, zaraz powiemy dlaczego. Majsy? Okej. Zdążyliśmy. Okej, opowiedz wszystkich, gdzie jedziemy. Do Opola, po mój rower. Tak, a jaki rower? Nie wiem. Urodzinowy rower. Tak, pachnie. Jak tatę pachnie? Okej, Ina ma urodzinę jutro, to znaczy, że ja mam też urodzinę jutro. I jutro my z Irkiem robimy nasz dzień i dzisiaj chciałam robić dzień z Iną. Tylko z Inną, żeby ona miała swój dzień sama, ze mną, skupiony czas, bo to rzadkość. My mamy czworo dzieci. Bardzo rzadko. Więc będziemy robić, co ona chce dzisiaj, zobaczycie. Na pociąg będziemy dekorować jej piniata. Trafiło? Skakaj. Gdzie? No, znajdź miejsce, ale wygodne miejsce, żebyśmy... Tak, nasz projekt. To jest ten część. Teraz mamy obciąć. Super. I zostanie nasza piniata. Poczekaj. Jestem cały. Okej, teraz mamy nasze... O nie, jeszcze jest mokre. O wow, no jeszcze jest mokre. Może damy tam... No śmietnik. To jest suchego. Poczekaj, ja wezmę do śmietnika i to jeszcze w środku jest mokre, ale to okej, to będziemy suszyć. Teraz możemy udekorować. I będziemy wkładać pierwsze warstwy nasze dekoracje. Pierwsze. I teraz robimy kolejne. Na razie mamy takie sytuacje. Świetnie nam idzie. I co, chcesz tutaj jeszcze dokleimy, tak? Zakończymy? Tak. Teraz tutaj będzie błękitny. Okej. Błękitny następny, tak? Nie, poczekaj. Czyli różowa. Fioletowy. Potem błękitny, a potem różowy. Okej. Mamy gorący klej na początek. Kto by myślał? Ale to ładnie wygląda. Ładnie, nie? No. Śliczne. Prawie dokończyłam. Tylko tutaj mamy małe dziury, ale ja to zaraz naprawiam. A później będziemy tutaj obciąć, żeby było wyżej, żeby było ładne wszystko. Bardzo dobrze. Okay. Co robisz? Rysuję to, co moja córka prosiła. Pociąg. Wow. Tylko musimy tutaj pisać kolej do Dolny Śląsk. Jeszcze tutaj zrób dwójeczkę. A na oknie, masz rację, to zawsze jest na oknie. No i powoli naprawiam, tutaj muszę naprawić.
uzupełnić, żeby wyglądało 3D. A ja to potem pokoloruję. Chcesz zobaczyć, co ja rysowałam w medytacji? Tutaj taki okno. A ostatni dzień. Tutaj zobacz. Drzewo i zobacz to. To są korzenie tego liścia? No. Czy odwrotnie? To jest jesieniowe drzewo, które wszystkie liście wypadły. I to jest ich żyły. Lądowaliśmy gdzie? W Opolu. W Opolu. Okej, idziemy tutaj. Będziemy chować nasze torby, nasze pieniądze. Tak, właśnie. Będziemy zapłacić za to, co jest trochę... 15 zł za 24 godziny. To jest głupie, ale wolę chować. 24 godziny? Tak. Będziemy zapłacić 15 zł. O, tu można kartą. Możemy. To będziemy chować, żebym nie musiała nosić tego wszystkiego. Idziemy na spacer, poi twój rower. Trzymać. Mówisz i masz, co? Mamy urodzinowe jeżdżenia i zobacz, spróbujmy. Idę się tak cieszę. Dokładnie tak. Stąd czy stąd? Chyba stąd. Zobaczymy. Jeszcze skar. To jest tak dokładnie twoim rozmiaru. Super. On było w gotówce czy kartą? Już płaciliśmy okay, na Vinted, więc jasne. Już. No, okay. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ale śliczne. Cieszę się dla ciebie. No. Masz nowy rower, to naprawdę grosze kupiliśmy to, to jest fajne. Możesz trochę mniejszyć ten bieg i wtedy będzie... Padał. Jak? Urodzinowe, smaczne? Najlepsze urodziny w moim życiu. Najlepsze urodziny, tak? Dziękuję, mama. Super. Cieszę się, kochani. Jedliśmy tam, jadła burger i teraz je wody. Zaraz mam pociąg za godzinę, idziemy na piechotą zobaczyć miasto. No, spróbuję. Hej. Nasz pociąg z Opole do Wrocławia jest spóźniony pół godziny. I przez to nie zdążymy nasz pociąg we Wrocławiu do domu i musimy czekać dodatkowe 2 godziny. I próbowałam, bo tutaj jest taki pociąg Intercity, ale już kupiłam bilety na regionalne i pytam, czy mogę wskoczyć na ten pociąg, bo no, wtedy bym zdążyła na ten pociąg, tym przesiadka. Szkoda, że nie mamy taki wagonik. Bym zakupiła tutaj sobie tak. I bym woziła na Lego. No jasne, jasne. I nie można. Nie można. Jak masz bilet na ten pociąg, to jest niewłaściwy na ten. No, super, kochane. I moje amerykańskie irytacje zapala w takim momencie.
tak mi po prostu wkurza w Polsce ten totalny brak połączenia. Tak, daj mi 2 minuty nagrywać i później ci zmierzę czas, no? Ten taki brak komunikacji, brak połączenia, brak customer service, jakby dobra, pociąg jest spóźniony, no trudno, po prostu nie będziesz ci w domu. Mamy tutaj pociąg, mogłoby siadać, ale musisz kupić nowy bilet. I jakby czuję się, że w Polsce zasady są ważniejsze niż jakby człowieka. I to jest dla mnie taka irytacja na takie momenty. I widzę... Dobrze. I w sobie ten zapali, ten taki mocne irytacje urzędowe, mocne irytacje systemowe, jakby i jakoś się czuję, że ja przechodziłam na ten świat, inny świat, który wszystko było bardzo dla ciebie, jakby dla tej ludzie tam. 16 sekund. 16. No. I tutaj się czuję, że to jest dla zasady, a nie dla ludzi. I mi to bardzo... sprawia mi bardzo dużo irytacji. Tam jest nasz rower. Mamy taki pełen pociąg i tutaj siedzimy. To chyba się nie da być, mieć więcej ludzi na tym pociągu, co? Jest bardzo dużo, naprawdę. Jeszcze tyle nie miałam. To było cały... jak się mówi... taki oficery, taki dzieci, którzy są Girl Scouts? Nie wiem, Girl Scouts, Boy Scouts. Całej grupy ludzie nie mogli nawet wejść na pociąg. 20 ich było. Nastolatków? Takie młodzieży, które idą pod namiotem. Harcerze, o właśnie, harcerze, cała grupa. Nie zdążyli, nie mogli wejść na pociąg. Okej, jedziemy do domu i pokazujemy wszystkich twój rower. Mhm. Dobra. I co, masz przerzutki? No. Czy to jest dla dziecko? Żyją, żyją nam 100 lat, 100 lat. Żyją, żyją nam. Dziękuję. Jeszcze raz, jeszcze raz. Żyją, żyją nam nasze dziewczyny. 150. Oh my goodness. Słuchajcie, ja... jestem Irka. Ja teraz po medytacji byłam na Vipassana akurat z tydzień temu i to jest brzydkie tło, może tu. I teraz obudzę się bardzo wcześniej, siedzę, medytuję, ćwiczę jogę tu. Irek u mnie śpi, więc ja zawsze przyjdę tu. Wczoraj miałam urodziny, Ina miała urodziny. Nagrywałam troszeczkę, jak byliśmy odebrać jej rower, dzień przed jej urodziny. Rano wczoraj sprzątałam, bo Ina ma imprezę urodzinową jutro.
czyli wczoraj rano sprzątałam i miałam taki moment z dziećmi, że krzyczę i mówię, to był krzyk, to było bardziej marudzenie, że nie pomagacie mnie, ja sprzątam po was, ten pokój jest bałagan, wyrzucę wszystkie zabawki, to mnie frustruje. I Irek mówi, po co ty robisz te imprezy urodzinowe, bo zawsze, wiesz, stresujesz i nie chcesz sprzątać i masz frustrację, to odwołamy ten urodzinową imprezę, niech ludzie nie przychodzą. I ja powiedziałam, to nie o to chodzi, że tę imprezę, to chodzi o to, że ja nie mogę sprzątać w tym domu sama, to wszyscy musicie mi pomóc, to jest za duża chałupa, żeby sama. I brzmiałam jak normalna, zmęczona, poświęcona matka Polka. I zrozumiałam, że nigdy nie krzyczałam o sprzątanie albo pomaganie, bo ja zawsze miałam moje kochane Henia. Ja miałam nianię, ona sprzątała dla mnie prania. I w lecie ona znalazła inne prace, bo my już nasze dzieci są trochę starsze, my też inwestujemy dużo pieniędzy w remoncie i nie mieliśmy dużo pracy dla niej. I ona potrzebowała po prostu więcej. Ceny benzyny poszły do góry. I ona potrzebowała większy etat niż my mieliśmy. Mieliśmy kilka dni w tygodniu, raz na jakiś czas. I ona zawsze była, ale odkąd Noah się urodził, była Henia. I dopiero we wrzesień poszła gdzieś indziej do pracy i po prostu dzisiaj pisałam do niej rano i pisałam, mówię, weź zadzwoń do mnie, jak dostaniesz ten SMS. I zadzwoniła teraz do mnie i powiedziałam, Henia, słuchaj, ja cię tak nie doceniałam. Ja ci tak dziękuję, kochana, ja ci tak dziękuję, za kim ty byłaś dla mnie. Ja jej powiedziałam, ja się czuję, że ty bardziej byłaś moją nianią, że ty pilnowałaś mnie, że ty byłaś dla mnie. Ona była dla dzieci, ale bardziej pilnowała to, co było mama potrzebna, czyli mnie. Bardziej pilnowała, żebym ja miała ok, żeby pokoje były posprzątane, żeby dzieci ogarnęły swoje rzeczy, żeby one były ogarnięte. I podziękowałam Henie za to, jaka rola ona grała w naszym życiu. Nie, mamy cukierki i co robimy? Przecamy do piniaty. Kładamy do piniaty. Ina prosiła o zwykłe słodycze na jej urodziny, żadnej ekologicznej. Więc mama przegrała, ale za to Ina wygrała. Tak, Ina? Mhm. Ustanimy. To już spadniało bardzo ładnie. I później będziemy zamykać to, tak? Mhm. Dobrze. A co, Ina? Jesteśmy zadowoleni? Tak. To chodź trzymaj, dobra? Mamy włosy, mamy buzi zrobione. Mamy jego... Jak to się nazywa? Ogon. Ogon, okej. Okay. I on jest gotowy do powieszenia. A dalej tam to filetowo. I będziemy, tutaj mamy ten, będziemy stąd powiesić. Ta lodowa też jest super. I super. Tak się cieszę. Poproszę od Zuzie, bo Zuzia ma najlepszy telefon. Tak. Jesteśmy na dziewczynce. Spacer. Na przeszeka. Jest sobota, więc są dużo ludzie. Co tutaj się dzieje? Po spaceru, co usłyszeliśmy? No, podobno tutaj jest jakieś ciasto. I muzyka. Dobra? Pierwsza jest tak, nawłoc czarny bez kwiat, druga dzika róża, hibiskus, ta czerwona. Dostałam taką niespodziankę. Tutaj jesteśmy na
sauna, gorąca balia. Nie wiem, co tutaj się działo, ale wygląda bardzo ciekawe. O, wow, i tutaj chyba jest zejście do tego. Będziemy mogli tutaj iść do wody, super. Właśnie się zdziwiłam, że nie morsowaliśmy na przeszekach, ale nic nie powiedziałam. O, o, ciekawe. Jest jacuzzi! Fajnie, dziękujemy. Coś powinniśmy jeszcze wiedzieć? Wszystko już wiem. Super. No i przed Dawinka, jak dobrze się urodziłaś. Ja się tak cieszę, że ty się urodziłaś. Ja też cieszę, że to jest świetne miejsce. Jaka sytuacja? Jest ci dobrze czy źle? O, chyba dobrze. Chyba to jest dobrze. Ale to jest zimno. No! Dziękuję. O, faktycznie. Oh my gosh. O, uciekam, bo muszę być obecna tutaj. Dobra. Co masz nagrywać, ale coś nagrywać, że jedziemy do wody. Idziemy do wody, ostatni raz. Bardzo dobrze powiedziałaś. Dzięki. I wszystko. I tu jest woda. A ja to piję. Kochani! A tu jest. Oh my god! Piękne! I sałatka. A co to jest? Sałatka z czym? Z pieczoną papryką, z cebulą, z sałatką. A, okej. I jeszcze makaronik będzie. Jeszcze makaronik. Smacznego dziękuję. Smacznego kochana. Dziękuję. Oh, wow! Jeszcze częstujcie się. Nie! Na te wszystkie desery mówię. Okej, okay, poczekaj sobie. Pomyśl. O, jest na to gotowa. Co tam dostałaś, kochana? Bardzo ładnego. Wrzucić. Słuchaj, tutaj na metka jest napisane: real girls are never perfect and perfect girls are never real. To jest bardzo fajne. Impreza urodzinowa dla Iny. Dziewczyny chcieli iść na spacer. Idziemy. A później wracamy, prezenty. Ciasto, zupę, pizzę na dzieci i spać. Okej, jak ten konkurs idzie? Przepraszam cię, przepraszam. Każdy musi, nie, każdy musi mieć, być w tej samej pozycji. Czyli zaczynamy tu, każdy ma swoje miejsce. Okej, tu może być? Okej. To najdalej, kto za Dawinę, ten wygrywa. Okej. Gotowi? Trzy. Dwa. Kto jest pierwszy? O, Zuza tutaj wygrywa. Muszę powiedzieć, że jest ekspertem. Wszyscy reszcie? I mamy wygrywane. Pani Zuzanna Lid. A w drugim miejscu jest Maja albo Dominika, albo może Marta. Jest Dominika, tylko nie wymiotuj. Jest Marta! Mamy pierwsze trzy miejsce. Ina w czwartym, Maja w piątym, nie w piątym też. Co się tam dzieje? Idziemy, idziemy do domu, bo nowe koleżanki przyszły. Idziemy. Proszę Ciebie, kochani. Ina, możesz iść do tego pokoju obok. Proszę, wszystkiego najlepszego. Ina! Zdrówka. Zrobiłeś? Ona go wyrzuca. Co, tutaj? O, zrobione pięknie. Muła! Nie może być, to jest twoja nowa szczotka. Może już przerwać tę szczotką, bo baterie będzie ci. Ale da się naładować i to jest proste. Bo do tego nie trzeba. Okej, dobra. Uwaga! O, jedna!
Okej, i teraz. Trzy. A, jeden. I. Jak się czujesz? Bezpłatny webinar. Plan na uzdrowienia. Tak? Co było? No, tam już jest przy samym tytule będzie. Sukces. Okej, gotowe? Ja będę dołączyć na telefonie. Ale szybko idę umyć talerze i posprzątać kuchni po impreza Ina. Jest w miarę ogarnięty, ale tutaj mały bałagan. Szybko to zrobię i lecę na Zoomie, żeby posłuchać Irka, jego porady. Jak możesz łatwo ulepszyć zdrowie małymi krokami? Zobaczymy. Oh my gosh, musicie to zobaczyć. Ja nie wiem od kogo. Dostałam taką paczkę na urodzinę. Chcesz się szybko zobaczyć. Już, zmieniam kamerę. Tyle fajnych rzeczy. A co to jest? Są indywidualnie, czy to są... Oh wow. Cudowny, dostaliśmy... Tyle rzeczy fajne. Tutaj co dostaliśmy? Co to jest? O, czekoladę. Do herbaty też, do parzenia. A to już mi daje taki sygnał. Chyba wiem od kogo. To chyba są kaszczanie tutaj. Bo moja koleżanka Maria na turnusie, ona miała jeden z tych. I mi się zawsze to spodobało. I jeżeli dobrze kojarzę, to jest też z Niemiec. Ja myślę, że to jest od Maria i od Janusz. Ja tak myślę. Pamiętasz, Maria? A ty też tak zgadniesz, że to oni nam wysłali? O, tutaj jest kartę. O. Wow! Widziałam! Maria, Agata i Janusz. O, zgadłeś mnie? Ja tak myślałam. Najgorętsze życzenie urodzinowe, zdrowie, słońce w sercu, samych uśmiechniętych. Oh my gosh, wy jesteście cudowni, kochani. Dziękuję wam bardzo. Czekoladę, tak? Mm-hmm. Jaki prezent bogaty i pełen miłości. Ja to tak czuję. I czasami ostatni dostanę taki miłość od ludzi. Ja po prostu nie wiem, co ja robiłam, żeby to zasługiwać. Zobacz. To jest palet make-up Ina. Maria i Janusz, bardzo, bardzo dziękuję. Agata, ich córka, ona też, zobaczycie, pisała taką książkę. Rysowała akurat, bo to są rysunki tutaj. Bardzo, bardzo, bardzo dobre historie. Pięknie rysowane. Byli kilka razy na naszej turnusy i... Dosłownie. Ukradli moje serca. Jesteśmy teraz bliski znajomych i... Ciasteczka! Ina! Wow! Możemy. Zjemy. Dziękujemy bardzo, kochani. Bardzo dziękujemy. I... Jak nas oglądacie, jak nas widzicie, to
bardzo, bardzo jestem wdzięczna, bo mama jest taka dobra, że się ze mną podzieli. A to jest dla mnie cud. Już odpieram make-upu tu. Teraz zeszyt swój, dawaj i 12 mi napiszesz. 1, 2, 3, 4. Od jedynki do 12. Od jedynki do 12, tak. A to zostawiamy tą książkę tutaj. Koniec szkoły domowej? No jeszcze nie. Jeszcze pisania. Jakie było? To już coraz lepiej. 2 dni, 3 dni i musi być mało tekstu i duże literki. Okej. Łachmany! Co? Nic, patrzę na twoje szkoły domowe, jak ci idzie. Dobrze. Od 1 do 12 piszesz. Dobra. Karty Grabowskiego. 3 razy 8, ale trafiła. 3 razy 8 jest ile? O, no na tabliczkę dłużenia, proszę bardzo. 3 razy 8? 3, 10, 9, 8, 7. 9! Nie może być 9, jak już używasz tabliczki, że 3 razy 8 masz? Tak. To patrz, 8 i 3. A, ubierasz mnie? Tak. No, i zapamiętaj to lepiej. 3 razy 8, 24. Bardzo dobrze. Teraz... Ja, nie ty. Ja. 6 razy 1, 6. Mam. Niuki. 8 razy 2. 8. Licz, nie może być 8. 8 razy 2, licz. 2, 3. 12, 13, 14, 15, 16, 10, 9, masz to. I na to. Masz, było wcześniejszy Mikołaj. Nie, urodziny. Rekinę? Urodziny. A, urodziny. No, no trochę wcześniejsze, ale reszta to już. Słuchaje. On już umie, tak? No właśnie, on sam już umie. Sam. Niesamowite. To jest dokładnie ten prezent, te samochody. Tak lubią. Alright, alright, alright. Ja dużo żyję. Ostatnie mało nagrywam. To jest taki dosyć fajny znak dla mnie. Jak mało nagrywam, to jest niekorzystne dla was, ale to znaczy, że nawet nie myślę o tym, jakby czwarta osoba, tylko jestem w pierwsza osoba, jestem u siebie. Poczekajcie, wycofnę tu. Jeden rzecz, który się dzieje, dzisiaj mam premiera. Premiera mojego filmu. Pierwszy raz główna rola po angielsku. I dzisiaj zaprezentuję to, ten film dla 40 mojej najbliższych znajomych z naszej okolicy. Tutaj mamy bardzo takie przyjemne małe kino i wynajmowałam i prezentuję tego filmu. I się bardzo cieszę z tego powodu. Miałam taki sen, że chcę to robić, ale to jest daleko pomiędzy chcę to robić i to zrealizuję. To jest jednak daleka droga. I muszę pisać do wszystkich, muszę pisać do pani dyrektor tego kina, później muszę mieć pozwolenie, później muszę czas to, tort do tego wszystkiego i to się robi, że nagle ci się nie chce, nie? Ale uczę się, że jak mam jakiś pomysł, albo jakieś marzenie, albo jakiś chęć do czegoś, to nie tylko, że to pomyślę o tym, tylko, że ja to pomyślę, akcję i follow through, czyli idę do końca z tym. I to jest takie bardzo fajne uczucie, że mam pomysł, inicjuję ten pomysł i do samego końca zrealizuję tego pomysłu sama dla siebie. I ja wysyłałam
z 20 zaproszenia i nagle to się zrobiło 40 osób, bo ta mówi, że może to by, a może ona mogłaby też jeszcze ze mną, może mój mąż, może moja żona. I to nie było tak, że nie mogę, sorry, tylko mogę i mogę z kimś jeszcze. I to mi tak zachwyciło. I teraz moja przyjaciółka Justyna znacie bardzo dobrze z tego vlogu, ona zaczęła Therapeutic Mama ze mną. Justynka przyjechała z Wrocławiu i mi pomaga moja Asia, moja menedżerka i prezes mojego firma. Mówi, że będzie wcześniej moja teściowa. Przyjeżdża i mi pomaga pakować popcorna. I często taka fajna pani tutaj piecze. I odbiorę teraz to ciasto. Szukam takie torebeczki papierowe, śniadaniowe, żeby zapakować ten popcorn w to. I nie wiem, strasznie się cieszę. Cieszę się, bo to nie kosztowało dużo efortu. Czyli już wiem, że przerobiłam dużo, dużo, dużo w moim życiu, bo już aż tak trudno nie jest dla mnie, żeby zrealizować moje marzenie. Wcześniej to dużo efortu kosztowało, żeby cokolwiek zrealizować. Kłótni, ty nie zadbasz o mnie, Irek, teraz musiałam zawieźć dzieci, a ty nigdy nie jesteś na czas, wiesz, pretensje, obwijanie kogoś, nikogo mi nie pomoże, zawsze coś było. I nawet jak nie zgłosi, na głos nie, tego nie mówiłam, i tak to było w głowie, że tak myślę, że... A teraz, no tak nie myślę. Wiem, że moje przyjaciółki będą mi wspierać. Wiem, że będą mi pomagać. Wiem, że wszyscy się pojawiają. Wiem, że będzie dobrze. I tak faktycznie jest. I to jest tak przyjemne. Takie podejście do życia jest tak przyjemne. Tylko to się nie da, że po prostu mówisz, o, będzie dobrze i będzie dobrze. Nie, to naprawdę musisz to przerobić w sobie. Żeby, jak już mówisz, okej, okay, będzie dobrze, że faktycznie twoje komórki są na to gotowe, że faktycznie będzie dobrze. Jak nie, to Stanisław jest, będzie nas ratował. Dobrze, szykujemy się. Okej, okay, dziewczyny na górze, to znaczy obok, szykują popcorn, ciasto, wszystko po, a my tutaj szykujemy film i zaraz będą... Ja mam nadzieję, że 30-25 osób, ale potwierdziły 40 osób i to jest kłopotliwe, ale zaraz ogarniemy to, założymy, dzieci mogą na schodach, zobaczymy jak to będzie. Nie można sobie przyjść, jak się nie wiem. O, już leci, dobra, i wtedy, poczekaj. Ale jak ktoś ma małe... Kurczę, nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli to puścić, ale to wyszło, jesteśmy ok, będziemy mogli obejrzeć, wiem, o, już się zaczyna. I proszę Państwa, mamy popcorn przygotowane dla gości naszego filmu. Ekstra. I tutaj mamy awaryjne miejsce. Tam możemy wkładać krzesło, tutaj krzesło. Zobaczymy, ile ludzie się pojawiają. Jeszcze dołożymy krzesło do sali, bo już się zrobiło mało miejsca. Zaraz zaczynamy. Ile tu nie ma? Ok, zaraz zaczynamy. To jest taki fajne. U nas pierwszy raz. Dobrze myślę, tak? Mam nadzieję, że wrażenia będą niezapomniane nie tylko ze względu na to, że będziecie mieli szansę, ale ze względu na atmosferę kameralną, jaka panuje w Kuchinie i że jeszcze kiedyś zechcecie nas odwiedzić. Pani włosy, włosy. Mija, wyjeżdżaj, o 16 tutaj jest. Along with all the buildings on that land to the ownership of our company. Do you understand the terms of the contract? Yes. Would you like to read it again? No. Okay, so sign here on the first page and on the last one here. Mm-hmm.
pięknych jeszcze ról, żebyś się odnalazł w tym, czym chcesz najbardziej. Ta ryba dziwna. Ryba dziwna. Kowar. Miś polarny. No, miś polarny, widzisz, ale przynajmniej jest. Ale jest miś polarny? Ale to jest, nie jest polarny, to jest panda. Miś polarny. Panda. Miś panda. Królik. Rekin. To ciocia przyjechała. Słuchajcie, wczoraj miałam premierę i powiem wam, że dużo emocji było. Kto wygrała? Ty też wygrałaś, brawo! Kto wygrał? Aha, nie wiedzę. Aha, no jasne. Okej, okay. Wczoraj się dzień. Już wam opowiem. To była taka sytuacja, że oglądaliśmy cała grupa mojego nowego filmu. I ten film pierwszy raz ja też widziałam z grupą. Ja oglądałam ten film z grupą. Mój ojciec, on to obejrzał w Stanach i mi mówił, jak to było, że to było super, to. A jak ja to obejrzałam, ja patrzyłam na ten ekran i po prostu w pewnym momencie było mi tak przykro. Było mi tak przykro, bo zrozumiałam, po prostu to dotarło we mnie, coś obudziło, jakieś rozumienia, że Dawine, to nie jest twój dar. To nie jest twój dar. I mimo to, że widziałam i widziałam na ekranie, na tym żywiołowisku, że no trochę słabo wypadłam, że no wiesz, językowo to nie było łatwe, żeby grać po polsku. Ja jestem dumna z siebie bardzo. Tego rola było ja jestem okej, jest moja robota. Wiem, że to nie było łatwe, że ja gram jako Amerykanką totalnie w drugim języku i gram postać, który jest bardzo blisko mnie, ale i też bardzo daleko ode mnie. Jak coś jest zbyt blisko, to też jest bardzo daleko, bo ciężko grać, kim ty tak naprawdę jesteś. Ja wolę role, które są dalsze ode mnie, bo jest mi łatwe wycielić, bo mogę udawać, że jest coś nowego, coś. Ale jak coś jest, kim ja jestem, to jest trudno tworzyć charakter, bo to po prostu jest ty. Więc ja ten żmijowisko, ja się czułam, że ja nie musiałam grać, bo to dokładnie ta Ada Oma było ja. I też po polsku, oni chcieli doskonały polski, a ja też musiałam myśleć bardziej niż grać. Więc ja nie miałam dużo oczekiwania wobec tego role. Czułam, że jestem dumna z siebie po prostu, że gram po polsku, że to jest wielki sukces. Wiele ludzi tego nie szanowało, że gram Amerykanką, gra po polsku. Oczekiwali, że też mam cudowny grać i że słabo wypadłam, ale mi to nie przeszkadza, bo ja wiem, że to spróbuj. Nawet nieraz widziałam w niektórych polskich filmów, jak aktorzy próbują mówić po angielsku i jest mi przykro, bo to jest, nie jest dobre angielskie, ale ja im rozumiem, bo ja wiem, że to nie jest łatwe, żeby grać w obcym języku. To nie jest łatwe. Więc jak wracając do tematu wczorajszy, to jest w moim języku, grałam po angielsku. I jak patrzyłam na siebie, po prostu to było bardzo mało budżetowy film. To był film thriller, mało budżetowy. I ja miałam nadzieję, że ja zrobię z tego słabego scenariusza taki cud. I ja czułam, że grałam, że naprawdę nie mogłam grać lepiej, nie mogłam dać siebie więcej. I dałam całej sobą. A jak oglądałam tego filmu, zrozumiałam, że nie tylko mój wkład ma znaczenie. To był też wkład dźwiękowiec, wkład montażysta, scenariusz, reżyser. I się czułam troszeczkę taki rozczarowana, jakby kurde. Ja wiedziałam, że scenariusz nie jest super. Ja wiedziałam, że to są nowe filmowce, że to jest nowy projekt, bardzo ambitny. Oni są młodsi niż ja, mają swoje własne pieniądze, mają swoje własne produkcje. To jest ich drugi film. Ja to wszystko widziałam.
Bardzo ładnie to wyszło obrazowo, ale jednak aktorstwo, ich nie stać było na super aktorstwie. Jak patrzyłam na siebie na tym ekranie, po prostu było mi się przykro, że ja nie jestem Meryl Streep. Nigdy nie będę taki dobra aktorka. Jak ja cokolwiek robię, ja lubię być najlepsza. Ja lubię robić to coś, które błyszczę. Po prostu tam robię coś i jestem na tej ekranie i nie możesz nie patrzeć na ta aktorka, bo ona jest taka dobra, cudowna, wciela się w czymś i totalnie stracisz obecność, bo jesteś w jej historii. I ja nie wiem, tak mi było przykro, bo ja chyba nie, to nie jest mój los w tym życiu, że ja nie potrafię na tyle grać, żeby ktoś się zgubił w tej historii. Ale mam inne dary, mam inne cechy. A później moje koleżanki po tym mówią, ty jesteś zbyt surowa ze sobą, przecież nam się spodobało. To było okej, to było bardzo fajne, to było oby tak dalej. My chcemy być na kolejne. Słuchaj, nie wszystko musi być super, hiper, super fajowo. Też wiesz, niektórzy byli ze mną na premierze Słaba Płeć, to też był słaby film. Było w kinie, było super, ale to też był słaby film. I co za różnica? Ty jesteś tutaj w słaby film i świetnie grasz, a tam byłaś w słaby film i słabo grałaś. Więc jakby idziesz do przodu, jak twoje granie jest coraz lepiej, więc weź przestań w tym perfekcjonizmu wchodzić, bo nigdy nie będzie doskonały, nigdy nie będzie tak. I jak to ci sprawia przyjemność, jak ty to kochasz, jak to jest coś, które ci obudzi rano i ci daje nadzieję, to nie odpuszczaj tego. Jak ja im usłyszałam, mówię, chodź. Nie, po prostu jakby nie chciałam zapomnieć o tego wczorajszego. Ale ja za 2 minuty jeszcze. Właśnie po prostu czuję się taki nowe energii. Czuję się, że takie przezroczyste przekonanie, że jak cokolwiek robię, to muszę być najlepsza i muszę być doskonała i jak tego nie jestem, no to nie będę tego robić. Chciałam odpuścić aktorstwo wczoraj i moje koleżanki mi złapały. 40 osób było, 38 tam były, 28 może, nie wiem, 30 osób, nie wiem ile było tam osób, ale sporo. I po prostu się czułam, że oni mi złapali, jak ja chciałam zrezygnować, bo ja jestem słaba, bo nie umiem, bo nie jestem zbyt dobra. Oni mówili, weź, po prostu my chcemy ci wspierać, nam się spodobało jak grałaś, ty nie bądź taka surowa i taka ten ze sobą. Nawet moja teściowa przyszła i mówi, ja nic nie zrozumiałam i bardzo mi się spodobałaś, bardzo, więc nie rób to sobie. I chciałam wam to powiedzieć, że cokolwiek wy robicie teraz, nie porównujmy się z Meryl Streep, bo to jest jej dar. Porównujcie się z siebie rok temu, kim ty byłaś i czy ty jesteś lepsza i czy ten twoje marzenie, niekoniecznie twój dar, bo marzenie jest w drodze do twoje, to ci uczy jak narządzać, jak pracować z twoim powołaniem, ale twoje marzenie jest po prostu całkowicie bardzo samolubne marzenie dla siebie. To, co to dla siebie jest, daje ci taki satysfakcję w ustach. A twoje powołanie jest to, co ty robisz dla ludzi. To, co ty masz do zaoferowania, które po prostu płynie od ciebie bez jakikolwiek wysiłek. Po prostu okej, no to twoje przerobienie, twoje traumy powoduje twój dar. I to, kim ty jesteś i twoja obecność ma wpływ na innych i im ulepsza. To jest twój dar. I twoje marzenie to jest całkowicie dla ciebie, to co ty potrzebujesz robić, żebyś ty się czuła, ta mała dziewczynka w tobie się czuła spełniona, totalny full, na maksa. Dziękuję kochani za tą lekcję i że chcecie nadal oglądać mnie na ekranie. Kocham was bardzo. Ale przepraszam, Noa. Też rysujesz ładnie. Pokazywałaś mi biuro, tak? Jak mam rysować to? Tak. Okej, bo
ja dzisiaj rano zaczęłam rysować pokój. Już rysuję trochę. Dzieci mi inspirują, bo rysują. To rysowałam. Dzisiaj akurat zaczęłam rysować mój pokój. Tak, to będzie. Tak. Dobrze. Szafa. Szafa. Biuro będzie i inaczej chciała mi pokazać, jak mam rysować biuro, tak? To jest salon, to jest kuchnia, tak. To jest taki zwykły pokój, to jest jacuzzi, oh, wow. To jest łazienka. A jakbyśmy mieli jacuzzi, to by było super, co? A to jesteś ty. Wow. To jestem ja, tak. To jest tata i to jest Ina. Wow. Jeszcze dorysuję. Babcie. Rysuj babcie. Bardzo dobrze. Inna. Ja nie wiesz go. Nie dzicie. Tańczymy labada, tańczymy labada, tańczymy labada. Cały dzień. Będziemy, oglądamy film po angielsku, na lekcji angielskiej. I ja kocham winter. Kto lubi winter? Nie wiem, nie za bardzo. Ja lubię winter, bo to jest fajne. Dzieci dostają buty prawie nowe i ja nie muszę kupić nowe buty. Są dobre, co? Nie są za małe. Tak? Są dobre? No, tak. Bo są za duże. Zamknij sobie je! No i o to chodzi. Są za duże, ale jak dopniesz porządnie, to ci powinno stopy trzymać. Świetnie. A za rok będą idealne. No. Jak nie masz? Ślicznie. Podoba ci się? Tak. Ty go miałeś ostatni. Teraz oglądamy film po angielsku. I na ma swoje lekcje angielskie teraz. Jest stabilne, znaczy wiesz, możemy to zerwać, tylko pytanie, czy to jest sens to rozbierać, bo niszczymy deski i czy to wyszlifować ładnie, zrobić to. A te ubytki? Dwa, bo jest jeden tu. No to wyciąć to by trzeba było, nie? Kawałek deski wsztukować, nie? No. Żeby wiesz, wciąć się w pół. I dosztukować takie fajne zalewarki. Tutaj podmurować to od razu, ciach. Bo jest mniej roboty i... Jesteś okej z tym? Tak. Ja nie wiem, bo jak on pasuje, mogę to zerwać. Okay. I chłopaki pracują. Tutaj mamy dziury w podłodze. I zobaczymy, co robimy tutaj. Adrian tutaj zatrudniła, żeby naprawić i dokończyć tu. Janek już skończył sufit. Ściany są ładne. I wejście. Pozwolił! Faktycznie super. Tylko nie wchodź na to na razie. Dobra. No. Okay. A co będzie? Tutaj będzie. Tutaj? Tak. Teraz wełna. Wełna i folia, i później już deska. Ekstra. Jak chcesz, sobie możesz zejść tam na dół, że już będzie skończony. To. O, no super. Okej. Okay. Tutaj powoli się robi. Bo miałam zadanie. Jakiego mówisz? No... Do delfisia. O. A co? A co, królik miał ratować delfisia? No tak, tylko... Miał ważne sprawy. A. Miał ważne zadanie. Okej, okay, dobra. Teraz co? Teraz jest czas na grudzień. W grudniu ja teraz będę montować, ja nawet nie pamiętam, co było w grudniu. A, w grudniu pojechałam do Warszawy, zarobiłam sporo pieniędzy na reklamę. Bardzo się cieszę, bo to było wystarczające pieniądze, że mogłam siedzieć w domu cały grudzień, cały styczeń i nie musiałam pracować. Bardzo lubię aktorstwo, bo nie tylko, że zachwyca moje wewnętrzne dziecko, ale i też płaci rachunek, żeby mogła robić ten kanał dla was na YouTubie bez Patronite, bez, że wy musicie coś zapłacić za to. Po prostu mogę to robić, bo jestem zapłacona skądś indziej. Więc niektórzy... Dla mnie to ma sens. Ja lubię
Ja lubię, że wiem, że mam pieniądze dla mojej rodziny i nie muszę liczyć na waszą oglądalność, bo może macie ochotę oglądać, może nie macie ochoty oglądać, może mielibyście ochotę zapłacić jakiś Patronite, może nie. I dla mnie się czuję, że możecie być tutaj, bo chcecie, ja jestem tutaj, bo ja chcę i nikogo nie ma obowiązek i jesteśmy wolni ludzie. Nie! W naszym domu jest bardzo dużo obowiązków. Na przykład jakie? Na przykład rozładowanie zmywarki, albo kuszenie drewna, albo odśnieżanie. Ty odśnieżasz? No nie! Ja też nie noszę drzewa. No właśnie, więc co ty robisz? Co, jaki ty masz obowiązki, ty zmęczona kobieta? A ile to robisz? Dzisiaj na przykład rozładowałaś? Nie. Aha, ile razy w tygodniu robisz to? Kilka. Kilka razy. No i co jeszcze masz takie męczące zadanie? Załadowanie konia. Który robiłaś ile razy? Dwa. W całej życiu swojej ile razy robiłaś? Dwa. Czyli bardzo jesteś Ina! Ina! Poświęcona jesteś? Co? Poświęcona jesteś? Tak. Ina! To jest prawdziwa kobieta. Wierzę! Dobra, macie grudzień. Delfis. Wszechświat ma bardzo, bardzo ciekawe umiejętność zadbać o mnie. Przyjechałam do Warszawy do pracy. Mam dwie plany. Cały tydzień mam pracę. I przyjechałam z komputerem tam. Nowe, poprawione. Bo mam film dla was do montowania. Długi filmik listopadowy. Miałam plan, że na moje przerwę po pracy, teraz wróciłam, jest 10:30. Że będę dla was montować film. A mi nie działa komputer. Znowu jak włączę, to tak to wygląda, czarny ekran. Teraz włączyłam i jakby niby jest włączona, ale ekran nie działa. Wcześniej był problem z baterią i teraz chyba ekran mi wypadło. I widzę, że wszechświat tak zadba o mnie, żebym pracowała na moje schemat pracoholizmu. I widzę, że powoli ten kanał na YouTubie, i to jest mi bardzo przykro, ale powoli to się robi taki drugorzędowe sprawy dla nas. Oglądalność jest bardzo mało. Pieniądze z wyświetleń są prawie zero. I to jest dziwne. Wiem, że to jest dziwne, ale ja się bardzo cieszę. Strasznie się cieszę. Cieszę się, bo po prostu żyję poza eterii, poza YouTube, poza lajków, poza bycia kimś dla kogoś. Żyję z dziećmi, żyję jako producent, pracuję z nową firmą, producentą, czytam scenariusze dla nich, analizuję te scenariusze, produkujemy filmy europejskie, nie w Polsce, tylko europejskie i piszę swoje scenariusze i żyję. Odpoczywam, oddycham, robię sesje indywidualnie z wami. I rzeczy są coraz droższe. Byłam w Biedronce, kupiłam dwie mango, jedno jabłko, granat i jagodę i to kosztowało 50 zł. I mówię, tak, ja się cieszę, że mi na to stać. Zarabiam wiele więcej pieniędzy, pracuję mniej,
i widzę, że powoli rozumiem, że zasługuję na ten dar o wszechświat, zasługuję na pieniądze, zasługuję na odpoczynek. Nie musi być ta matka Polka, która po prostu pracuje, który musi zasługiwać na miłość albo na uwagi, na wasze oglądalność. Już moje własne samopoczucie to nie jest uzależnione na waszych wyświetleń i to jest, to trwało wiele lat. Kiedyś to by było mi przykro, jak mam taką oglądalność jak teraz. I teraz czuję głęboko, że to jest progres, że to jest krok do przodu, że to jest znak rozwoju moje. I wiem, nie zostawiam ten kanał, bo wiem, że za jakiś czas to będzie znowu coś do przekazywania, coś do wspierania dla was i wy dla mnie. Więc nie zostawiam ten kanał, nie zostawiam was. Ale biorę znaki, jak komputer nie działa, biorę znaki. Jestem bardzo pracowity, jakby działała kamera, komputer, to bym montowała dla was bez problemu. Ale jak nie, to też chętnie pobędę ze sobą. Mam scenariusz do czytania na jutro, mam scenariusz na środę, mam scenariusz na czwartek do czytania. Mam co robić. Więc nagrywam teraz dla was, wiedząc, że za chwilę, może następny tydzień dopiero będę to montować dla was. I cieszę się też dla was, bo wiem, że jak mi idzie dobrze, to znaczy, że wam też idzie dobrze. I może nie finansowo, może nie, może jest trudny czas dla was, ale te najtrudniejsze czasy to jest nasione, które możesz siać i to urodzi dobre, owocne, bogate czasy dla ciebie w przyszłości. Jeżeli zainwestujesz w te nasione, sadzisz i zadbasz o te lekcje, okej, okay, nie powtarzam to, i widzisz te znaki, jak komputer nie działa i mówisz, okej, okay, w pierwszeństwo jestem ja i moje samopoczucie i moje odpoczynek i moje dobre samopoczucie. To jest pierwszeństwo, moje psychiczne spokój, moje zwracanie uwagi na siebie. I to nie jest egoistyczne i to nie jest samolubne. To jest kładanie siebie i twoje bohaterstwo, twoje bycia w pierwszym miejscu w twoim życiu. Bo jak nie jesteś w pierwszym miejscu w twoim życiu, w czyjeś życiu będziesz pierwszej. Nikogo. Więc totalny to jest mit, że ktoś innego ma być w pierwszeństwo w twoim życiu. Bo wtedy tworzy u ciebie oczekiwanie, że ty masz być pierwszy w ich życiu. A jak jednak oni mają siebie w pierwszeństwo w swoim życiu i ty masz ich w pierwszeństwo w twoim życiu, no to ty masz chujowe, bo nikogo nie macie w pierwszeństwo. A ta osoba ma dwie osoby, które mają ich w pierwszeństwo i to tworzy żal i frustrację i złość. I ja to wiem doskonale, bo ja to robiłam wiele, 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 wiele lat. Mój mąż, on był dla mnie pierwszeństwo i nie zadbałam o siebie. I ostatnie kilka lat wywaliłam dużo żal do niego i dużo agresji, dużo złość budowała we mnie. I teraz zrównoważyliśmy to. Teraz wychodzimy z tego schematu, że ja zadbam o niego i on zadba o niego. I to jest taki kobiecy pułapka. Ja już nie chcę w to wchodzić. Okej, okay. Idę się kąpać. Dzięki, że słuchacie mnie. Czasami nie wiem, dlaczego słuchacie mnie, ale doceniam to bardzo. Okej, okay. Idę spać, bo wyglądam zmęczona. I wszyscy u mnie w domu są chorzy i nie chcę złapać jakiejś choroby. Oby bym była zdrowa! No i też piję węgiel aktywowany, nieaktywny.
bardziej aktywny, nie wiem. Piję ten węgiel i to też mi pomaga. Lovely. Żeby nie złapać jakichś przeziębienia, to też są fajne, naturalne sposoby. Mój kolega i Irek mi wspominali o tym, ale to jest bardzo trudno łyknąć, więc brałam ze sobą na ten wyjazd, żebym nie chorowała. Ogrzałam wodę, idę się kąpać. Dobranoc. Jest mi trochę smutno, że nie ma śniegu na świętach. Jesteśmy na wakacje, ale powiem wam, że też się cieszę, bo mogę iść na spacer normalnie. Jakby było w lecie, jest nie wiem, 8 stopni. Cieszę się. Muszę powiedzieć, że też się cieszę. Bo jak jest śnieg do kolana, to jest mało zachęcające na spacer. To jest bardzo zachęcające. Ale nie było taki prosty. Dobrze, że nie miałam pomysłu, żeby nagrywać, bo to nie byłoby dobry pomysł. Prawie spadłam kilka razy. A to byłoby prawie głębsze niż myślałam. Do domu. Okej, już jestem, idziemy. Gdyby Jack zdołał przejść przez całą długość pudła, wydostałby się spod choinki, ale się poślizgnął. Papier był tak błyszczący i gładki, że Jack nie znalazł punktu oparcia, a ponieważ nie mógł się niczego złapać, runął w przepaść między prezentami czystego światła. Nad nimi znajdowały się dwa okrągłe otwory w drewnianym suficie. I Jack doszedł do wniosku, że to podłoga świata, który opuścili. Jego świata, gdzie mieszka mama i gdzie było wszystko, co zna. Mamy? Really warm. Co? Nie wiem. Really, really, really warm. Ale fajnie, dzięki mamo. Merry Christmas, kochani. Dziękuję. A gdzie jest piłka, mamo? Yes! Słuchajcie. Ilia, spróbuj tego, bez tego spina. Nie. Lubisz to? No. Dobra. Wow. Ej ty, nie rzucaj się tam. Nie. Tutaj jest. Nie mogę z wami przegrać. Święto. Świętujemy. Dobrze, rzuciłeś. Wszyscy tutaj. Wszystkim razem. My tam, dzieci tam. Mała tu, Ilia tu. Ja się ścikam. Tych jest. Jaki tych, tych? Tych. Nie wiem. Dużo. 20%? Może 20% jest. Bardzo dużo. Dostaliśmy przepis, pierniczki, jak byliśmy na wakacje, tak? Bardzo dobry przepis, smaczny. Z hotelu pyszny robili. To stoi do góry nogami. Własne pierniczki. Tak jest. Ile to godzin się będzie piekło? Myślę, że 20 minut, bardzo szybko. 20 minut tylko? Myślę, że 20-30. Nie wiem, babcia będzie wiedziała. Lata temu. Tak, mówiłem to wcześniej i znowu powiem. Dobiegł ich pierwszy głos. Dzieci są dziwne. Kto by pomyślał, że tej dziewczynce spodoba się kupa błota od wieków walająca się po kwietniku. W oddali rozległ się donośny gwizd. Kto tutaj gra? Mango. Pięknie, no. Jeszcze głową zablokowałeś. Teraz nogą. Kop w bramkę. Teraz tymi. Nie musisz, Mango. Teraz tymi.
Teraz tymi, tak. Teraz tymi. Świetnie, piękne. Co jest bardzo śmieszne i co? Otwierasz i co? Zobacz, tutaj możesz sobie włożyć drobne, tutaj banknoty. To jest portfel, metalowy portfel. Świetnie. Zobacz. Ładne. Recycle. Podoba mi się. Recykling. Wow. Już wygrałam i Noah idzie dalej. Ja też chcę. Co tam masz na sobie? Zabierz kolację? Nie. Ines, co tam masz na sobie? No to, co widzisz? Ale dlaczego? No, bo nie chcę mieć kapci. Zamiast kapci masz worki plastikowe. Okej. Okay. Zadowolony, tato? Czego? Z workami? Darmowe trzy pola, więc może... Trzy pola? Jeden, dwa, trzy. To jest nowe gry, co tworzyłaś. I pokaż, o plastelinę tworzyłaś. Pamiętaj, że to jest moja karta. Dobra. Zobacz, tutaj się idzie tutaj. Okay. Zobacz, bo tu pomiędzy tym a tym jest 24T. I to jest darmowe 24 i możesz przejść. I akurat trzy. Super. A chłopaki grają tam? A tam są karty. A kiedy losujesz kartę? Teraz. Wtedy jak trafisz na takie pole. Kart? I na teraz... Kartę, okej, okay, rozumiem. I na teraz ty. Tam jest coś zalane. Jest. Super, nio. Okej, okay, tylko mamy teraz... Chmurę do robienia. No. Jutro zrobimy. Dobra, idziemy spać. O, i skończyłam. Oj, kurczę! Szukałam wszędzie i nie znalazłam tego kawałek. Wiedziałam, że będzie mi coś brakowało, bo podróżowałam z tym na wakacje i tak domyślam się, że to zostało w szklarsku poręba. Ale podoba mi się to. To jest taki effort z dziećmi, to widać. I cieszę się, że tylko jedną kawałek nam brakuje. I teraz zaczynam t-shirts nowe od mojej koleżanka i kolega Maria i Janusz. I to skończone. Mamo! Jak? Wow. Mamo! Co? Postawisz? Tak, dobra. Oh, wow. Jeszcze wybuchło. Wow. Dobrze, że kotek jest w domu, co? No, co? Ale co dzisiaj? Narty! Dzisiaj zaczynasz twoje sekcje narciarskie, co? A nie chcesz moje kask, tak? No i ostatnio nie pasowały gogle do twojego kasku, nie mogło. Pokaż. Nie mogło, gogle. Tu jest ciasno, nie leży. No to ruszy. Tak! I co, jak ci poszło? Dobrze? Poziomie. Ty pracujesz na matematykach. Tutaj chcesz iść grać, idź graj. Chcesz przymierzyć sprzęt, możemy to zrobić. Ale jak tam jesteś, a tutaj chcesz być, to nie działa tak. Ja chcę to robić. Okej. Skończyliśmy grudzień. Nowy rok jest. Nie było dużo nagrywania w grudniu, bo wiedziałam, że nie mam komputera i trochę odpoczywałam w domu na wakacje, święta, w domu z dziećmi. Teraz zobaczymy, co będzie w styczniu. Ja nie pamiętam, co nagrywałam, ale zaraz zobaczymy, co nagrywałam w styczniu, co możecie sobie obejrzeć. Taki masz system? Ale to nie są za duże? Co za duże? Wszystko jest trochę za duże na nią. Ina dzisiaj ma swoje pierwsze szkoły narciarskie, zaczyna pracować na narty. I wy oglądajcie styczeń. Nawet nie wierzycie. To jest moja karta. I znalazłam tutaj na spacer. Ja dzisiaj poszłam na spacer. I zastanawiałam się, czy chce mi się. A mówię, dobra, idę. Poszłam na spacer i akurat znalazłam moją kartę kredytową, debitową.
leżało tutaj na ziemię. I poszłam, ja już wcześniej poszłam tędy, nie widziałam go, ale teraz poszłam i dokładnie poszłam, gdzie była moja karta. I się czuję, mam czarki, mniejsze skóry, bo to są te momenty, kiedy widzisz, że ktoś o ciebie zadba, że coś większy niż ty, ten wyższy ja, wszechświat, moje wyższe jest, my higher self, mówi weź iść na ten spacer, weź iść tędy. I mi chciałam wychodzić tu, nie idę trochę dalej, poszłam dalej i to mi przekierowało dokładnie, gdzie mam swoje karty kredytowe. I to taki mam zawsze los, jak coś zgubię, kiedyś w Barcelonie, zgubiłam swój portfel, swój paszport, wszystkiego. A miesiąc później dostałam cały portfel w Nowym Jorku. Ktoś mi wysłał cały portfel razem z pieniędzmi z powrotem do mnie. Kiedyś w Nowym Jorku chodziłam na ulicę, z Irkiem akurat byłam. I Ilie miał, nie wiem, 6 miesięcy. I spadło mi z kieszeni wszystkie pieniądze z pracy. To musiało być 200 dolarów. Ale w taki drobny, więc było dużo. I spadło mi na ziemię. I kobieta przyszła do mnie i mówi, masz, spadło ci pieniądze. I mi oddała wszystkie pieniądze. I to mi pokazuje ta właściwa droga w życiu. Jak idziesz właściwie, zawsze znajdziesz to, co może zgubiłaś. Co robisz? Tu się troszeczkę lepiej przyszlifować. Myślę, że to papierek się widziałaś. I teraz jeszcze molding. Ja tu muszę to wysztukować ten. Wiesz sobie. Teraz może z tyłu, jak chcesz, tu. Nie tak blisko. Co mówisz? Ona nie staje. Tak, to wiemy, okej. Śliczne. Już zaczynamy korytarz tutaj. Bo mogę też... Nie, to jest dokładnie. Poczekaj, bo mogę też zrobić wszystko zrobić w granicie i deskę na. Właśnie ci mówiłam to, ale mówiłeś, że szkoda, wiesz, granic, szkoda pracy. No ale jak nam się odwiedzi ta dekoracja za jakiś czas, to ściągamy deski mamy clean granit. Mhm. Jak ty chcesz, ja bym wolała, żeby to się działo nad graniciem, bo chciałbym, żeby widać każdy tej... więc mi to pasuje bardziej. Ale... To zrobimy na granicie. Dobra. To jest mój ulubiony dźwięk polski, to jest bardzo polskie, co? Jest. On to sprzedaje? Mhm. Ja to kojarzę, jak na początku byłam w Polsce. Jak na początku byłam w Polsce. Ja nie wiedziałam, co to znaczy nawet ziemniaki. No, nawet nie wiedziałam, co to jest ziemniaki, buraki, cebula, ale to usłyszałam. To usłyszałam i to było taki... I nie tylko jedyna osób przychodzi tutaj, wiele, ale zawsze mają ten sam głos i ten sam sposób mówienia. Uwielbia. Bardzo ładnie jeżdżasz. Cudownie. Jedziemy po Niuka do przedszkolu, odbierzemy go zerówkę. Ja będę trochę szybciej dzisiaj chodzić, żebyście mogli szybciej. Co? Biorę zdjęcia, które chcę skleić w jedno i powiesić sobie tam. Czy lubisz taki kolaż z zdjęciami? Tylko mógłbyś przynieść tu taśmę. Mogę, a co? Zrobiłaś taki kolaż, tak? Tak.
Ładne. Tu dobra. Będzie takie duże, duże, duże koło i na nim będziemy wklejać takie różne rzeczy, nasze wydarzenia. Dobrze, to przyniosę ci taśmę, tak? Tu jest, jak mieliśmy domowe przedszkole. A tutaj to jest Tola i Tymek. Tutaj, to nie wiem kto to jest. Tutaj jak tata wygrał zawody w bieganiu. A to chyba ty i ja, albo ty i Ilia. Ty i ja. Ha. A tutaj ty, tata i no... Ilia. Ilia i ciocia Ashi. Tak. I tutaj też. Tak. Ty zwątpiłaś. Zwątpiłaś. A kto to tutaj? Ja. Tak. Nie to? Zobacz, to jest tata. To jest tata. Zobaczyłam. Ja zwątpiłam. Tutaj, tak. Zwątpiłam. Ślicznie. Zwątpiłam. Dobra, przyniosę ci taśmę. Ona jest... Spray paintem. Domowej edukacji, tak? Okej, to pokaż mi, jak wszystko poukładasz, okej? Dobra, ale może mogłabyś mi przynieść ten mój kubek urodzinowy z dołu? Jak ty coś potrzebujesz, to ty to zbierz, bierz to no wszystko dobra. I ja pójdę, poukładasz ubranie. Nie, to będzie miałe! To jest prezent dla ciebie, na twoje nowe biurko. Daj mi nożyczki. Dobra. Jeszcze tam. Proszę cię bardzo. O! Mam własną... Ty najbardziej się cieszy z tą plastiku, tak? Tak. Aha, fajnie. No. Tutaj będą chude kredki. Tutaj będą kredki dwustronne. Tutaj będą ołówki. Albo nie, tutaj będą kredki. Tutaj będą ołówki. I kredki. Tutaj będą grube. No i też masz różne rzeczy tutaj możesz tam dać. Zobacz sobie. Fajnie. To jest okej. Niu by chciał, żebym zostawiła jedną stronę tak, a jedną stronę obcięte. To jest nieładne. No nie, nie. Nie, to... Ja ci nie dosiekam góry. Ja bym wyglądała, gdybym ja miała tutaj długie, a tutaj krótkie. Ale ty jesteś dziewczyną, a ja chłopakiem. Ale nie, to będzie bardzo ładnie, jak to... Zobacz, jak to zostawisz tak, a to zostawisz obcięte, to będzie trochę śmieszne. No. No, ale proszę, przekonajcie mój syn, dzieła. Żeby obciął w drugą stronę. Proszę. Nie. Skomentujcie. Mogłaś robić połowę jednej strony i wtedy by było. To jest bardzo ładne z tej strony. Teraz pozwól mi robić drugi. Nie! Pokaż, liczne. Nie! To już mama? No, podoba mi się. Już? Okej, czyli pokaż mi ze z tyłu. No, z tyłu jest obcięte i tylko góry ci zostało. Okej, wystarczy, wystarczy, wystarczy. Wystarczy. Oh my goodness. No, a ty też chcesz obciąć włosy? Okej. Okay. Dawaj!
fajno. Zobaczmy naszą brzozę tą. Wow. Złamało tu. Tutaj złamało. Leży na ziemię. Wszystkie nasze brzozy tam. Tak, bo śnieg je obciąża. Mróz to tak zmroziło, że wszystkie te... Zobaczcie, tej gałęzi, nie mamy prąd. My dwa dni tutaj nie mamy prądu. I to od wczoraj obiecali, że będzie prądu, ale jest awaria. I mamy dużo zepsute drzewo wszędzie. Zobacz, ten brzoz prawie dotyka ziemi tam. Jest tak okrągły. Mam nadzieję, że to są nasze ulubione drzewa tam. Przykro. Oh my gosh, tutaj było tak, że deszcz padało. Kilka godzin później już noc przyszło i zmarzło wszystko tak mocno, że... Jak tam? Czy to jest taki mocny lód? Bolesny lód? Wow, ja spróbuję na sanki. Czytacie? Klik. Wy ostatniej. Wy ostatni. Chwili. Udało się panu Brumowi. Bardzo dobrze. Ale czy ty czytasz, czy ty znasz tą książkę na pamięć? Nie, to akurat nie. Okay. Koty, pająk. Ja znałam pan Brumowi. Robot, pająk. Wąs. Jedzie pociągiem. Okay. Miód. Ty się uczysz o pszczołę, tak? Koła. To są oczy. Co? Oczy to są. Udało się panu Brumowi. Nie to! No tak, to jest koło. Tak. Ty. Walka. Poczekaj. Najpierw pokazujemy. Poczekaj. Od kogo to jest? Puro bio. I takie rurki. Zamawiacie, tylko że otwierali się odwrotnie. Oj, zobacz, zamawiałam make-upu, bo po 2 latach już mi się skończyło. Kiedyś byłam dla nich ambasadorka, nie wiem czy pamiętacie. Otwiera się na? Mhm. O. I teraz mamy dużo nowości. Poczekaj. O, wow, Ina! Wow! Ja chcę takie! Wow, zobacz co tam jest w środku. W środku? Wow, bo ja zamawiałam kilka rzeczy i widzę, że dostaliśmy... O, zobacz! To jest dla was. Teraz tak. 15%, 15% rabat na wszystko na sklepie online. To i macie kod Therapeutic Mama. Ważne na cały rok 2023 roku. Dziękujemy Pierobio, czyli... O, i też podziękuj. Czyli, jeżeli wy też chcecie coś z Pierobio... Mamo, zobacz! Zobacz to! Tak. Dobra, otwiera się. Śliczne. Ja tego nie zamawiałam, więc to musi być prezent. Ja prosiłam, żeby odnawiać mój rabat, bo kiedyś miałam rabat i kilka osób pisały do mnie, że już ten rabat nie działa. Hey! I teraz macie rabat, kod rabatowy, Therapeutic Mama, 15% rabat na wszystko na sklepie. To naprawdę się opłaca, ja tak mam ten rabat. Ale to jestem! O nie, zamykamy. Dużo fajnych rzeczy dodatkowe. Mamo, ja bym chciała to i to. Proszę! To i to. Dobra, ja mogę ciebie dać całą torbę na twoje biurko, jak będziesz to szanować.
Ale szanuj to, ok? Bo to jest, to jest bardzo ładne. Szampony płyn! O, zobacz, jeszcze jest! Wow! To jest stare. I love pirobio. To jest prawda. Zobacz. Nadal używam ten pirobio cały czas na planie. Ej! Nie otwieraj! Kochanie, nie otwieraj. To jest szampon nowy. Mają cały nowy linię. Szampon, kremy do twarz. Ale mamy frajdę tutaj. A to jest dla dzieci? Nie wiem, co to jest. To jest krem do twarz. No, krem do twarz. Ja zamawiałam kilka make-up. O, na przykład to zamawiałam. Moja koleżanka zamawiała. I o, wysłała mi... No, widzę. Nowe maskary. Tak, tak, tak. To było mi potrzebne. Jeszcze mam tutaj dużo stare rzeczy. Otwieramy. Dużo mam tutaj stare rzeczy, ale powoli kilka rzeczy mi skończyło. Na przykład to prawie mi kończy tutaj. Zaraz to będzie za kilka tygodni już kończy. To mi zepsuło się, więc to po prostu chciałam. Chciałam kilka nowych rzeczy i widzę, że dużo nowych rzeczy dostałam. Make-up mamy, dostaliśmy. Kupiłam i dostałam całą paczkę nowości. Wow. Tak, mama dostała gratis. Gratis kilka rzeczy, no. A to co? Na mieście. To jest maskara. A to co jest? A nie wiem. To jest chyba to... To jest face cream. Lifting effect. Czyli będziemy... Już nie będziemy mieli marszczy. A to... A co to jest? No właśnie, dla babci. Gel cleanser do twarz. Mamy. Mamy fajne rzeczy. Wow. Wow. Oh my goodness. Położysz się za mną? Położysz się. Ja montowałam całe dwa dni ten długi filmik. Moje mózgu boli. Dobrze, że możesz montować. Tak, właśnie dobrze, że komputer jest naprawiony. Oh, ja patrzyłam, bo to wyszło około... Poczekaj, zobaczycie światło mamy. To jest... Ja za każdym razem mam tutaj twoje rysunek z pięcioma cyckami w tle. Kurczę. Ja mam taki ładny pokój, zawsze jesteśmy u Irka. Ja mam taki męski pokój. To było ponad 4 godziny. Montowania? No po prostu miałam dużo, dużo filmów różnie. Czy materiału? Materiału, tak. I po prostu segregowałam i wyrzuciłam i... Och, już mi boli głowa od montowania, ale... No, nie dziwię się. No, wyszło 2 godziny i... Niebieskie światło, poza tym nie będziesz spała dobrze. Aha. Okej, to już nie będę robić taki zaległość, miałam tyle... Ile? Co? Ile miałaś? No, w listopada miałam tyle filmów na tyle... Tak. A, był zepsuty, no tak też, to nie twoja... No tak. Twoja wina. No tak, no tak, tylko że... No nagrywa, tak po prostu przybitki tutaj, tutaj nawet żadna historia nie ma za bardzo w tym vlogu, sorry. No po prostu... Macie długi filmik, ja bez wam się... Historii. Bez historii, tak. Jak było twoje... Bo detoksu miałeś... Masz teraz grupa detoksu, tak? Grupa detoks, super tematy poruszamy. Tak? Tak, i działamy cele długoterminowe. I zadania domowe, na każdy miesiąc inne zadanie. Inne wspólne zadanie i robimy. Aha. Także bardzo fajna grupa. Zapraszam. O, jak też chce, jest otwarta. Jeszcze ktoś można dołączyć? Zawsze można dołączyć, jest otwarta. Można dołączyć, kiedy się chce, można opuścić, kiedy się chce. Fajnie. Miesięczna opłata, co miesiąc robimy inny temat. Nakładają się na siebie, ale można sobie wjechać, kiedy kto chce. Nie trzeba być ciekawe. Od początku. Super, dobrze. Dzisiaj woda, temat wody poruszyliśmy i
No to widzę, że jest zainteresowanie wodą. Jakie my mamy długoterminowe cele w małżeństwie? O, takie. Bezcelowe działanie. Dzieci już mamy. Fajne dzieci już mamy. Spoko dzieci mamy, naprawdę. I coraz fajniejsze dzieci mamy już. Już się męczysz. Dom do wyremontowania mamy. Tak. Jeszcze. Piękną zimę mamy za oknami. Na początku styczeń było 15, tak, 15, teraz jest taki śnieg, co do łydki, no teraz się zrobiło zima. Piękna zima. Piękna. Okej, okay, ja mam kurs, tylko że już prawie mam grupę, ale mam kurs, jak dekonstruować schematy. Jeżeli ktoś na ostatnią chwilę, to zaczyna się czwartek, jutro, 2 lutego. Jak dekonstruować schematy poprzez oddech. Ale to... Ja się cieszę, bo już... Ja też mam swoje grupy na WhatsAppie. Mamy grupę, robimy co miesiąc emocjonalne leczenie. Około 14 kobiet zawsze się pojawiamy. I robiłam ten kurs dla nich, bo prosili o to. I już mamy prawie grupę. Ale lubię dla wszystkich na YouTubie, bo nie chcę nikogo wykluczyć, ale wiem, że to jest taka sprawa intensywna, więc trzeba być na to gotowe. Co, to wszystko? No właśnie, trzeba być gotowym. No. Na niektóre rzeczy. Tak. Okej. Okay. Idziemy spać? Czy coś? Siedzimy chwilę? Słuchamy muzykę wczoraj. Wczoraj słuchaliśmy muzykę do spania i czułam, że jestem w kosmosie totalnie. Tak? Tak, to było dziwne. To jest dobra playlista. No, bardzo dobry playlist. I zrobiłam też mikrodos mój grzybek, który hoduje. Tak. Tak, wczoraj zrobiłam mikrodos. Mikro czy makro? No, no trochę makro, ale... I poszłam, tak leżałam i nagle tak i muzyka, ja to nie wiem, bo jak wyłączyłeś muzykę, nagle usnęłam i obudziła się, to było z 15 minut chyba między, to było krótkie i już musiałam dzieci szykować do szkoły, do autobus, ale się czułam, jak naprawdę latałam. Różne rzeczy się dzieje u nas w domu, mikrodosing i bardzo fajna, spokojna wewnętrzna zima tutaj mamy. Siedzimy w domu dużo. No, okej. Fajna zima. Kocham cię. Kocham cię. Okej, okay. Skończymy vlog, długi vlog, listopad, grudzień i styczeń. I zobaczymy, co czeka na nas w przyszłości. Pa, pa. Do zobaczenia.